Szanowni mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego, za kilka tygodni odbędą się długo wyczekiwane wybory samorządowe. Wybierzecie w nich Państwo nowego burmistrza oraz nowych radnych Rady Miasta. Stojąc u progu nowego etapu również w moim życiu społecznym, samorządowym, politycznym, chciałbym podzielić się z Wami oficjalną wiadomością o moim starcie na urząd burmistrza miasta. Wspólnie z wspaniałą drużyną kandydatów na radnych utworzyliśmy komitet wyborczy ponad podziałami, w skład którego wchodzą ludzie z różnych środowisk, ludzie niezależni, ludzie, na których nikt nie ma wpływu, na których decyzje, przez nich podejmowane decyzje nikt nie ma wpływu, żeby ich naciskać czy do czegoś przymuszać. Są to ludzie niezależni, ludzie, dla których najważniejszy jest drugi człowiek, a nie podziały. Chciałbym tą grupę tych właśnie wspaniałych radnych, kandydatów na radnych poprowadzić do zwycięstwa. Chciałbym również sprawić, by Międzyrzec miał nowego, dobrego, skutecznego gospodarza właśnie na urzędzie burmistrza miasta. Stąd ta decyzja, stąd decyzja o kandydowaniu na urząd burmistrza. Mam nadzieję, że korzystając z Państwa wieloletniego zaufania, bo obdarzaliście mnie nim Państwo od blisko 20 lat, gdy wygrywałem wszystkie najtrudniejsze wybory w Polsce, od tych samorządowych po trzykrotny wybór na posła ziemi międzyrzeckiej, że również tym razem pomożecie, zaufacie i nie zawiedziecie się swoim nowym burmistrzem, którego już 7 kwietnia wybierzecie właśnie tutaj w Międzyrzecu. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie z tego szczególnego miejsca w naszym mieście, z serca naszego miasta, z placu Jana Pawła II, na którym to placu niedawno zawierzaliśmy nasze miasto świętemu patronowi Janowi Pawłowi II. Pozdrawiamy właśnie sprzed tego pomnika, na którym są uwidocznione słowa Ojca Świętego: ducha nie gaście. Mam nadzieję, że ten czas, który przed nami, czas dla Międzyrzeca, będzie czasem pomyślnym, pełnym wielu możliwości, z których my jako mieszkańcy zechcemy w pełni skorzystać, by nasze miasto mogło się jeszcze dynamiczniej rozwijać. Jestem przekonany, że najlepszym miejscem do mojej dalszej służby jest właśnie Międzyrzec Podlaski. To tutaj na co dzień żyjemy, pracujemy i zmagamy się z codziennymi problemami.